Chorzowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obchodził w piątek wyjątkowy jubileusz. 90 lat temu zbudowano gmach przy ulicy Henryka Dąbrowskiego, a 95 lat temu rozpoczęła się historia ubezpieczeń społecznych w mieście. Huczna impreza, mogę powiedzieć. Jubileusz i to jubileusz taki właściwie podwójny, bo będziemy dzisiaj obchodzić 95-lecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Śląskiego i 90-lecie budynku, w którym ten jubileusz się odbywa. To budynek z tradycją. Tutaj od początku znajdował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Tak. Budynek ten od początku był w rękach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cały czas tutaj w nim pracujemy, a w zasadzie nie my, tylko osoby, które od wielu pokoleń były pracownikami zakładu. To nie tylko jeden z najstarszych oddziałów, ale również największy. W naszym województwie zapewne tak. Jesteśmy największym oddziałem i swoją siedzibę mamy właśnie tutaj w Chorzowie. Czy ten gmach kryje jakieś ciekawostki? Wiem, że dzisiaj będzie możliwość zwiedzenia. Zapewne tak. Gmach jest stary, gdyby mógł, zapewne by historię swoją mógł opowiedzieć wszystkim. Bardzo wartościową, przynajmniej w mojej ocenie, jest tablica intencyjna wmurowana na drugim piętrze tego budynku, którą oczywiście będzie można dzisiaj zobaczyć. Gmach Chorzowskiego ZUS-u to wyjątkowa konstrukcja, która pomimo upływu lat zachwyca. Dzisiaj odwiedzamy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj zagościła wystawa. Czego ona dotyczy? Ona dotyczy ogólnie historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to króciutka wystawa prezentująca kilka fotogramów, kilka projektów budynków, które w ramach ZUS-u były realizowane. Szczególnie ciekawe są tutaj sprawozdania, które były publikowane w latach 20-30, a następne, kiedy już wydawało się, będą nowe możliwości i większe możliwości, są coraz gorzej publikowane. Dzisiaj podczas prelekcji słyszeliśmy, że ten budynek jest wyjątkowy pod wieloma względami. Tak, rzeczywiście jest to jeden z najpiękniejszych, ale i również, powiedzmy sobie, jeden z lepiej zaprojektowanych i bardzo nowocześnie urządzonych budynków administracyjnych, gdzie chociażby kwestia światła, kwestia powietrza, kwestia dostępności do ubikacji, czy nawet komunikacji została bardzo prawidłowo rozwiązana. Podczas imprezy wręczono także wyróżnienia dla instytucji współpracujących z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Redakcja Telpol Info otrzymała podziękowania za propagowanie wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych.